Obalenie gabinetu Jana Olszewskiego dokładnie 30 lat temu było możliwe także dlatego, że społeczeństwo nie protestowało przeciw odwołaniu demokratycznie wybranego rządu. Sporą rolę w tym procesie odegrały ówczesne media. Zdaniem ekspertów środowisko medialne III RP nie chciało przeprowadzenia dekomunizacji, bo to otworzyłoby drogę do dekomunizacji także środowiska dziennikarzy. Dominik Cierpioł. Tuż przed odwołaniem gabinetu Olszewskiego dziennikarze największych ówczesnych mediów próbowali wytworzyć atmosferę zagrożenia bezpieczeństwa Polaków. Trzeba było krzyknąć: prezydencie, Polska stoi. Gdy przed 22 prezydent Wałęsa pojawił się w Sejmie, by odwołać rząd Olszewskiego, ze strony części dziennikarzy słychać było oklaski. Wszystkie media były okrągłostołowe. I wszystkie media były przeciwko rządowi, te media były przeciwko rządowi Olszewskiego. Oczywiście mówię o tych mediach najważniejszych, bo na przykład nie o lokalnych, które też były pod wpływem Gazety Wyborczej. Ówcześni najważniejsi dziennikarze przekazywali opinii publicznej wyłącznie punkt widzenia polityków dążących do obalenia rządu. Oto przykład takiego polityczno-medialnego sprzężenia pokazany w filmie Nocna Zmiana. Ja sobie tutaj spekuluję. Okaże się, że pan prezydent zaakceptuje, żeby wniosek ten był głosowany razem z wnioskiem o odwołanie rządu poselskim. To nastąpi to jutro, po południu czy wieczorem. Tak wyglądała medialna odprawa dla dziennikarzy największych mediów Andrzeja Zarembskiego, ówczesnego rzecznika partii Donalda Tuska, Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Niemal natychmiast słowa Zarembskiego jako własne ustalenia, bez zaznaczenia źródła informacji, Tomasz Lis powtórzył widzom wiadomości. Marszałek dzwoni do pana prezydenta. W tej chwili trwa rozmowa prezydenta z marszałkiem. Żeby się dowiedzieć, co to znaczy natychmiastowe. W której uściśla się, co oznacza owo słowo natychmiast. Okaże się, że pan prezydent zaakceptuje, że wniosek ten był głosowany razem z wnioskiem o odwołanie rządu poselskim. To nastąpi to jutro. Wniosek o odwołanie rządu ma być głosowany zgodnie z planem jutro. Po obaleniu rządu, który chciał ujawnienia tajnych współpracowników sowieckiego reżimu, ówczesna telewizja publiczna oddała miejsce antenowe zwolennikom sejmowego przewrotu. Oni są tylko po prostu chorzy. Chorzy z nienawiści. Słyszę z nich śmiech, bo w tej chwili widzę ludzi, którzy rozumieją, że to po prostu była straszna, przerażająca, ale historia, z którą umieliśmy wygrać. Tu nie ma innych telewizji. Wiadomości ogląda 15-18 milionów ludzi. To jest wywiad z Jackiem Kuroń? Nie, to jest pogadanka pod tytułem, tak jak kiedyś... Kazanie. To jest homilia. Jacek Kuroń o teczkach. Znaczy, ktoś podjął decyzję, że Jacek Kuroń musi dokonać słownego linczu na przeciwnikach politycznych i mówi do 15-20 milionów ludzi bez dania racji rządowi Olszewskiego. Gdy opinia publiczna zastanawiała się, kto jest na liście agentów, ówczesny prezydent Lech Wałęsa przesłał oświadczenie do mediów, z którego wynika, że podpisał dokumenty o współpracy. Za pierwszym razem w grudniu 1970 roku podpisałem 3 albo 4 dokumenty. Lech Wałęsa. Ale krótko potem oświadczenie zostało wycofane przez rzecznika prezydenta. Mówi: nie było takiego listu, nie było gońca z Belwederą. Jak to nie było, jak był? Przed chwilą. Główną gazetą kształtującą opinię milionów Polaków była Gazeta Wyborcza. Dyplomaci bardzo się liczyli z tym, co pisze Gazeta Wyborcza. Właściwie obojętnie kto rządził, to czytali Gazetę Wyborczą. 5 czerwca po odwołaniu rządu Olszewskiego na pierwszej stronie pojawił się taki komentarz redakcyjny. W ujawnieniu listy agentów był, osobiście w to wierzę, motyw ideologii groźnej jak każda inna, która każe ufać w moc oczyszczenia i nowego porządku. Paradoksalnie wzmacniała ją małość ludzi ją głoszących, poddanych na dodatek frustracji wynikającej z nadmiernych trudów rządzenia. Pozostańmy przez chwilę z uczuciem ulgi, nim zaczną się następne kłopoty. Zostają nam teczki Pandory, z których wypełzło robactwo. Będzie trudno zagonić je z powrotem. Żeby jeszcze wzmocnić ten negatywny przekaz, Wyborcza dodatkowo opublikowała wiersz Wisławy Szymborskiej Nienawiść. To, co robi Gazeta Wyborcza w tym czasie, to jest naprawdę coś strasznego. To jest lincz na Polsce, na polskiej racji stanu. To już nie tylko osobista nienawiść.
To przecież kim jest Michnik? Michnik to jest współpracownik, bliski przyjaciel Kurońa. Co robi Kuroń? Kuroń broni agentury. Dziennikarze nadający ówcześnie ton medialny nie krytykowali prezydenta Wałęsy za próby obalenia rządu, który chciał ujawnienia tajnych współpracowników komunistycznej bezpieki. Ich sympatie zawsze były po lewej stronie. Nie chcieli rządów konserwatywnych. Po drugie, obawiali się lustracji, bo przecież wtedy została zaprezentowana lista osób, które były zarejestrowane przez służby specjalne PRL-u. Wiadomo było, że zaczęło się od polityków, ale na tym się nie skończy. Próby rozliczeń z komunistyczną przeszłością były przez kolejne lata pokazywane w tym samym negatywnym świetle. Tak pierwszą rocznicę sejmowego przewrotu relacjonowały ówczesne Wiadomości Telewizji Polskiej. 4 czerwca 1992 roku Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, dostarczył do Sejmu koperty z nazwiskami domniemanych współpracowników Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Na listach znalazły się nazwiska niektórych czołowych polskich polityków. Tryb realizacji uchwały lustracyjnej wywołał sprzeciw większości posłów, nie tylko z małej koalicji. Nie była to tylko medialna agresja. Rozpoczęło się planowane niszczenie opozycji związanej z Janem Olszewskim i Jarosławem Kaczyńskim, rozbijanie stronnictw politycznych metodami policyjnymi, inwigilacja polityków i wyrzucanie z pracy niezależnych dziennikarzy. Za to promowano tych uległych. To jest pan, można powiedzieć, arystokracją dziennikarską. Symbolem tego patologicznego układu były bliskie i ukrywane przed widzami, czytelnikami oraz słuchaczami osobiste związki polityków i dziennikarzy. Kocham. Przyjemne zaskoczenie. Dominik Cierpioł, Wiadomości.